Studzi Maria zawsze dziewica, Teraz i zawsze. witają Państwa Ojciec Marcin Krupa i ojciec Marian Sojka. Witamy na celebracji, która odbywa się w Bazylice na placu Świętego Piotra. Przewodniczy jej ojciec święty Franciszek, a sposobność ku temu jest szczególna. Przeżywamy w całym Kościele dzisiaj Niedzielę Palmową. Niedzielę Palmową, która wprowadza nas w celebrację świąt wielkanocnych. Zechciejmy wspólnie uczestniczyć w tej modlitwie, w tym dziękczynieniu. I widzimy, że rozpoczyna się już procesja z palmami. Kardynałowie idą w procesji z palmami. Już w tle słychać podkład organowy pod chorał Hosanna synowi Dawidowemu, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. O Królu Izraela, Hosanna na wysokości. Niezwykle podniosły moment, niezwykle uroczysty moment. Ojciec Święty idzie wraz z procesją. To też jest, wiadomo, od 1984 roku, 6 roku jest to też okazja do tego, aby wspólnie z młodzieżą świętować ten dzień, nazywany Światowym Dniem Młodzieży. Niedziela Męki Pańskiej to jest również ta niedziela, która nas wprowadza w cały klimat męki naszego Pana Jezusa Chrystusa. Chór wykonuje psalm 117. Chwalcie Pana wszystkie narody, wysławiajcie Go wszystkie ludy, bo Jego łaskawość nad nami potężna, a wierność Pańska trwa na wieki. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Drodzy bracia, zgromadzeni w tej wspólnocie liturgicznej, która jest zapowiedzią zmartwychwstania Pana, do którego przygotowujemy się. W dniu dzisiejszym gromadzimy się z całym Kościołem, aby rozpocząć obchód misterium paschalnego. Dzisiaj Chrystus wjechał do Jerozolimy, aby tam umrzeć i zmartwychwstać. Wspominając to zbawcze wydarzenie, z głęboką wiarą i pobożnością pójdźmy za Panem, abyśmy uczestnicząc w tajemnicy Jego krzyża dostąpili udziału w zmartwychwstaniu i życiu. Módlmy się.
Dio onnipotente eterno. Wszechmogący wieczny Boże, uświęć te gałązki swoim błogosławieństwem i spraw, abyśmy idąc z radością za Chrystusem Królem, mogli przez Niego dojść do wiecznego Jeruzalem, który żyje i króluje na wieki wieków. Ojciec Święty poświęca gałązki oliwne, jak i również palmy wszystkich zgromadzonych wiernych na placu Świętego Piotra, szczególnie tych, którzy są najbliżej tej kolumny, pod którą on stoi. Gałązki oliwne, jak wiemy, przybyły z Apulii i one przybyły specjalnym transportem właśnie tu do Rzymu na plac Świętego Piotra. Jest już bowiem tradycją, iż plac Świętego Piotra jest upiększony tymi darami, które są dostarczane z różnych stron Włoch, czy też świata, czyli kwiatami, gałązkami, palmami. Teraz Ojciec Święty będzie okazał zgromadzonych na placu Świętego Piotra. Później nastąpi okacenie świętej Księgi Ewangelii i proklamacja z Ewangelii Świętego Jana. Dzisiejsza niedziela podkreśla ten uroczysty moment wjazdu Jezusa do Jerozolimy, które miało miejsce w tę niedzielę. Czyta się również mękę i opis tej męki, która się dokonała 5 dni później, Wielki Piątek. Skojarzenie obydwu momentów w jednej celebracji Niedzieli Palmowej ma za zadanie pokazać motyw uroczystego wejścia do Jerozolimy Duchowej. Il Signore sia con voi. Pan z wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według Świętego Jana. Wielki tłum, który przybył na święto, usłyszawszy, że Jezus przybywa do Jerozolimy, wziął gałązki palmowe i wybiegł mu naprzeciw. Wołali Hosanna. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie oraz Król Izraelski. A gdy Jezus znalazł osiołka, dosiadł go, jak jest napisane. Nie bój się, córo syjońska. Oto król twój przychodzi, siedząc na oślęciu. Jego uczniowie początkowo tego nie rozumieli. Ale gdy Jezus został uwielbiony, wówczas przypomnieli sobie, że to o Nim było napisane i że tak Mu uczynili. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Drodzy bracia i siostry, naśladując rzesze, które uroczyście witały Pana Jezusa, idźmy w pokoju. Zostanie wykonana antyfona. Dzieci hebrajskie wyszły naprzeciw Pana, niosąc gałązki oliwne i głośno wołając: Hosanna na wysokości.
Pamiętaj, towarzyszy psalm 24. Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, świat cały i jego mieszkańcy, albowiem On go na morzach osadził i utwierdził ponad rzekami. Następna pieśń, hymn do Chrystusa Króla. Chwała i cześć o Królu Chryste, który odkupiłeś nas. Tobie śpiewa chłopiąt chór, pod Twoje stopy szaty słał. Hosanna na wysokości.
zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, aby dać ludziom przykład pokory do naśladowania, sprawiłeś, że nasz Zbawiciel przyjął ciało i poniósł śmierć na krzyżu. Daj nam pojąć naukę płynącą z Jego męki i zasłużyć na udział w Jego zmartwychwstaniu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść z pomocą strudzonemu przez słowo krzepiące. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem, ani się nie cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz, i wiem, że wstydu nie doznam. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Będzie nam towarzyszył psalm responsoryjny, którego refren to Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił? Oraz psalm 22. Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą, wykrzywiają wargi i potrząsają głowami. Zaufał Panu, niech Go Pan wezwoli, niech Go ocali, jeśli Go miłuje. Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił? Mio, 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 mio.
Sfora psów mnie opadła, otoczyła mnie zgraja złoczyńców. Przebodli moje ręce i nogi, policzyć mogę wszystkie moje kości. Hanno scavato le mie mani e i miei piedi. Posso contare tutte le mie ossa. Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił? Dzielą między siebie moje szaty i los rzucają o moją suknię. Ty zaś, o Panie, nie stój z daleka, pomocy moja śpiesz mi na ratunek. Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił? Będę głosił swym braciom Twoje imię i będę Cię chwalił w zgromadzeniu wiernych. Chwalcie Pana, Wy, którzy się Go boicie, niech się Go lęka całe potomstwo Izraela. Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił? Lektura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w tym, co zewnętrzne uznane za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym, posłusznym aż do śmierci i do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wywyższył go nad wszystko i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Oto Słowo Boże.
dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci, a była to śmierć na krzyżu. Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko i dał Mu imię, które jest ponad wszelkie imię. Passione di nostro Signore Gesù Cristo. Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Marka. Mancavano due giorni alla Pasqua e agli azimi. Dwa dni przed Paschą i świętem Przaśników arcykapłani i uczeni w piśmie szukali sposobu, jakby Jezusa podstępnie ująć i zabić. Lecz mówili: tylko nie w czasie święta, by nie było wzburzenia między ludem. A gdy Jezus był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego i siedział za stołem, przyszła kobieta z alabastrowym flakonikiem prawdziwego olejku nardowego, bardzo drogiego. Stłukła flakonik i wylała mu olejek na głowę. A niektórzy oburzali się, mówiąc między sobą: po co to marnowanie olejku? Wszak można było olejek ten sprzedać drożej niż za 300 denarów i rozdać ubogim. I przeciw niej szemrali. Lecz Jezus rzekł: zostawcie ją. Czemu sprawiacie jej przykrość? Dobry uczynek spełniła względem mnie. Bo ubogich zawsze macie u siebie i kiedy zechcecie, możecie im dobrze czynić. Lecz mnie nie zawsze macie. Ona uczyniła, co mogła. Już naprzód namaściła moje ciało na pogrzeb.
Zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek po całym świecie głosić będą tę Ewangelię, będą również opowiadać na jej pamiątkę to, co uczyniła. Wtedy Judasz Iskariota, jeden z 12, poszedł do arcykapłanów, aby im go wydać. Gdy to usłyszeli, ucieszyli się i przyrzekli dać mu pieniądze. Odtąd szukał dogodnej sposobności, jakby go wydać. W pierwszy dzień przaśników, kiedy ofiarowano Paschę, zapytali Jezusa jego uczniowie: gdzie chcesz, abyśmy poszli poczynić przygotowania, żeby móc spożyć Paschę? I posłał dwóch spośród swoich uczniów z tym poleceniem: idźcie do miasta, a spotka się z wami człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim i tam, gdzie wejdzie, powiedzcie gospodarzowi. Nauczyciel pyta: gdzie jest dla mnie izba, w której mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami? On wskaże wam na górze salę dużą, usłaną i gotową. Tam przygotujcie dla nas. Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta, gdzie znaleźli, tak jak im powiedział, i przygotowali Paschę. Z nastaniem wieczoru przyszedł tam razem z 12. A gdy zajęli miejsca i jedli, Jezus rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie zdradzi, ten, który jest ze mną. Zaczęli się smucić i pytać jeden po drugim: czyżbym ja? Jeden, on im odpowiedział: jeden z 12, ten, który ze mną rękę zanurza w misie. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dał im, mówiąc: bierzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im i pili z niego wszyscy i rzekł do nich: to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę powiadam wam, odtąd już nie będę pił z owocu winnego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowy, w Królestwie Bożym. Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej. Wtedy Jezus im rzekł: wszyscy zwątpicie we mnie, jest bowiem napisane: uderzę pasterza, a rozproszą się owce. Lecz gdy powstanę, uprzedzę was do Galilei. Na to rzekł mu Piotr: choćby wszyscy zwątpili, ale nie ja. Odpowiedział mu Jezus: zaprawdę powiadam ci, dzisiaj, tej nocy, zanim kogut dwa razy zapieje, ty trzy razy się mnie wyprzesz. Lecz on tym bardziej zapewniał: choćby mi przyszło umrzeć z tobą, nie wyprę się ciebie. I wszyscy tak samo mówili. A kiedy przyszli do ogrodu zwanego Getsemani, rzekł Jezus do swoich uczniów: usiądźcie tutaj, ja tymczasem będę się modlił. Wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i począł drżeć i odczuwać trwogę. I rzekł do nich: smutna jest moja dusza aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie.
I odszedłszy nieco dalej, upadł na ziemię i modlił się, żeby, jeśli to możliwe, ominęła go ta godzina. I mówił: Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe. Zabierz ten kielich ode mnie. Lecz nie to, co ja chcę, ale to, co Ty. Potem wrócił i zastał ich śpiących. Rzekł do Piotra: Szymonie, śpisz? Jednej godziny nie mogłeś czuwać? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Odszedł znowu i modlił się, powtarzając te same słowa. Gdy wrócił, zastał ich śpiących, gdyż oczy ich były snem zmorzone i nie wiedzieli, co mu odpowiedzieć. Gdy przyszedł po raz trzeci, rzekł do nich: Śpijcie dalej i odpoczywajcie. Dosyć. Przyszła godzina, oto Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy, oto zbliża się mój zdrajca. I zaraz, gdy on jeszcze mówił, zjawił się Judasz, jeden z 12, a z nim zgraja z mieczami i kijami wysłana przez arcykapłanów, uczonych w piśmie i starszych. A zdrajca dał im taki znak: Ten, którego pocałuję, to on. Chwyćcie go i prowadźcie ostrożnie. Skoro tylko przyszedł, przystąpił do Jezusa i rzekł: Rabbi, i pocałował go. Tamci zaś rzucili się na niego i pochwycili go. A jeden z tych, którzy tam stali, dobył miecza, uderzył sługę najwyższego kapłana i odciął mu ucho. A Jezus rzekł do nich: Wyszliście z mieczami i kijami, jak na zbójcę, żeby mnie pochwycić. Codziennie nauczałem u was w świątyni, a nie pojmaliście mnie. Ale pisma muszą się wypełnić. Wtedy opuścili go wszyscy i uciekli. A pewien młodzieniec szedł za nim, odziany w prześcieradłem, na gołym ciele. Chcieli go chwycić, lecz on zostawił prześcieradło i bez odzienia uciekł od nich. A Jezusa zaprowadzili do najwyższego kapłana, u którego zebrali się wszyscy arcykapłani, starsi i uczeni w piśmie. Piotr zaś szedł za nim z daleka, aż na dziedziniec pałacu najwyższego kapłana. Tam siedział między służbą i grzał się przy ogniu. Tymczasem arcykapłani i cała wysoka rada szukali świadectwa przeciw Jezusowi, aby go zgładzić, lecz nie znaleźli. Wielu wprawdzie zeznawało fałszywe przeciwko niemu, ale świadectwa te nie były zgodne. A niektórzy wystąpili i zeznali fałszywie przeciw niemu. Myśmy słyszeli, jak on mówił: ja zburzę ten przybytek uczyniony ludzką ręką i w ciągu 3 dni zbuduję inny, nie ręką ludzką uczyniony. Lecz i w tym ich świadectwo nie było zgodne. Wtedy najwyższy kapłan wystąpił na środek i zapytał Jezusa: Nic nie odpowiadasz na to, co oni zeznają przeciw Tobie? Lecz on milczał i nic nie odpowiedział. Najwyższy kapłan zapytał go ponownie: Czy Ty jesteś Mesjaszem, Synem Błogosławionego? Jezus odpowiedział: Ja jestem. Ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego po prawicy Wszechmogącego i nadchodzącego z obłokami niebieskimi.
Wówczas najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i rzekł: na cóż nam jeszcze potrzeba świadków? Słyszeliście bluźnierstwo? Cóż wam się zdaje? Oni zaś wszyscy wydali wyrok, że winien jest śmierci. I niektórzy zaczęli pluć na niego, zakrywali mu twarz, policzkowali go i mówili: prorokuj. Także słudzy bili go pięściami po twarzy. Kiedy Piotr był na dole na dziedzińcu, przyszła jedna ze służących najwyższego kapłana. Zobaczywszy Piotra grzejącego się, przypatrzyła mu się i rzekła: i tyś był z Nazarejczykiem Jezusem? Lecz on zaprzeczył temu, mówiąc: nie wiem i nie rozumiem, co mówisz. I wyszedł na zewnątrz do przedsionka, a kogut zapiał. Służąca, widząc go znowu, zaczęła mówić do tych, którzy tam stali: to jest jeden z nich. A on ponownie zaprzeczył. Po chwili ci, którzy tam stali, mówili znowu do Piotra: na pewno jesteś jednym z nich. Jesteś także Galilejczykiem. Lecz on począł się zaklinać i przysięgać: nie znam tego człowieka, o którym mówicie. I w tej chwili kogut powtórnie zapiał. Wspomniał Piotr na słowa, które mu powiedział Jezus: pierwej nim kogut dwa razy zapieje, trzy razy mnie się wyprzesz. I wybuchnął płaczem. Zaraz wczesnym rankiem arcykapłani wraz ze starszymi i uczonymi w piśmie i cała wysoka rada powzięli uchwałę. Kazali Jezusa związanego odprowadzić i wydali go Piłatowi. Piłat zapytał go: czy ty jesteś królem żydowskim? Odpowiedział mu: tak, ja nim jestem. Arcykapłani zaś oskarżyli go o wiele rzeczy. Piłat ponownie go zapytał: i nic nie odpowiadasz? Zważ, o jakie rzeczy cię oskarżają. Lecz Jezus nic już nie odpowiedział, także Piłat się dziwił. Na każde zaś święto miał zwyczaj uwalniać im jednego więźnia, którego żądali. A był tam jeden zwany Barabaszem, uwięziony z buntownikami, którzy w rozruchu popełnili zabójstwo. Tłum przyszedł i zaczął domagać się tego, co zawsze im czynił Piłat. Piłat im odpowiedział: jeśli chcecie, uwolnię wam króla żydowskiego. Wiedział bowiem, że arcykapłani wydali go przez zawiść. Lecz arcykapłani podburzyli tłum, żeby uwolnił im raczej Barabasza. Piłat ponownie ich zapytał: cóż więc mam uczynić z tym, którego nazywacie królem żydowskim? Odpowiedzieli mu krzykiem: ukrzyżuj go. Piłat odparł: co więc złego uczynił? Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: ukrzyżuj go. Wtedy Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił im Barabasza. Jezusa zaś kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Żołnierze zaprowadzili go na wewnętrzny dziedziniec, czyli pretorium, i zwołali całą kohortę. Ubrali go w purpurę i upludłszy wieniec z ciernia, włożyli mu na głowę. I zaczęli go pozdrawiać: witaj, królu żydowski. E
Przy tym bili go trzciną po głowie, pluli na niego i przyklękając oddawali mu hołd. A gdy go wyszydzili, zdjęli z niego purpurę i włożyli na niego własne jego szaty. Następnie wyprowadzili go, aby go ukrzyżować i przymusili niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który wracał z pola i właśnie przechodził, żeby niósł krzyż jego. Przyprowadzili go na miejsce Golgota, to znaczy miejsce czaszki. Tam dawali mu wino zaprawione mirrą, lecz on nie przyjął. Ukrzyżowali go i rozdzielili między siebie jego szaty, rzucając o nie losy, co który miał zabrać. A była godzina trzecia, gdy go ukrzyżowali. Był też napis z podaniem jego winy, tak ułożony: Król Żydowski. Razem z nim ukrzyżowali dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej jego stronie. Tak wypełniło się słowo Pisma, w poczet złoczyńców został zaliczony. Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali go, potrząsali głowami, mówiąc: Ej ty, który burzysz przybytek i w trzech dniach go odbudowujesz, zejdź z krzyża i ocal samego siebie. Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi w piśmie drwili między sobą i mówili: Innych wybawiał, siebie nie może wybawić, Mesjasz, Król Izraela. Niechże teraz zejdzie z krzyża, żebyśmy widzieli i uwierzyli. Żyli go także ci, którzy byli z nim ukrzyżowani. A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eloi, Eloi, lama sabachthani. To znaczy: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Niektórzy ze stojących obok, słysząc to, mówili: Patrz, woła Eliasza. Ktoś podbiegł i napełniwszy gąbkę octem, włożył na trzcinę i dawał mu pić, mówiąc: Poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby go zdjąć z krzyża. Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha. Zechciejmy przyklęknąć i przez chwilę zachować milczenie.
A zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół. Setnik zaś, który stał naprzeciw, widząc, że w ten sposób oddał ducha, rzekł: prawdziwie ten człowiek był Synem Bożym. Były tam również niewiasty, które przypatrywały się z daleka, między nimi Maria Magdalena, Maria, matka Jakubowa i Salome. Kiedy przybywał w Galilei, one towarzyszyły mu i usługiwały. I było wiele innych, które razem z nim przyszły do Jerozolimy. Pod wieczór już, ponieważ było przygotowanie, czyli dzień przed szabatem, przyszedł Józef z Arymatei, poważny członek rady, który również wyczekiwał Królestwa Bożego. Śmiało udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Piłat zdziwił się, że już skonał. Kazał przywołać setnika i pytał go, czy już dawno umarł. Upewniony przez setnika, podarował ciało Józefowi. Ten kupił płótno, zdjął Jezusa z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie, który był wykuty w skale. Przed wejściem do grobu zatoczył kamień. A Maria Magdalena i Maria, matka Józefa, przyglądały się, gdzie go złożono. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Po wysłuchaniu opisu Męki Pańskiej usłyszymy za chwilę słowa rozważań Ojca Świętego Franciszka, który zechce nas jeszcze bardziej wprowadzić w tajemnicę dzisiejszej uroczystości, jeszcze bardziej przygotować nas do nastroju świąt paschalnych. W centrum tej celebracji, która wydaje się tak uroczysta, znajduje się słowo, które usłyszeliśmy w hymnie z listu do Filipian. Uniżył samego siebie. Pokora, uniżenie Jezusa. Questa parola ci svela lo stile di Dio. To słowo, te słowa objawia ją nam styl Boga i chrześcijanina. Pokorę. L'umiltà. Uno stile. Ten styl nigdy nie przestanie nas zaskakiwać i rodzić problemy. I rodzić kryzysy. Nigdy nie możemy przywyknąć do Boga pokornego. Uniżenie samego siebie jest przede wszystkim stylem Boga. Bóg się uniża, aby pielgrzymować ze swoim ludem, aby znosić jego niewierności. Dobrze to widać, czytając Księgę Wyjścia. Jakież to upokorzenie dla Pana, kiedy słyszy wszystkie te szemrania, narzekania.
były skierowane przeciwko Mojżeszowi, ale w istocie skierowane były przeciwko niemu, ich ojcu, który wyprowadził ich z niewoli i doprowadził w pielgrzymce przez pustynię do ziemi wolności. Do ziemi wolności. W tym tygodniu, tygodniu świętym, wielkim tygodniu, który prowadzi nas do Wielkanocy, pójdźmy tą drogą upokorzenia Jezusa. Tylko w ten sposób będzie On święty także dla nas. Dla nas. Usłyszymy o pogardzie przywódców Jego ludu i ich oszustwach, aby spowodować jego upadek. Będziemy świadkami zdrady Judasza, jednego z 12, który sprzeda go za 30 srebrników. Zobaczymy Pana pojmanego i prowadzonego jako złoczyńcę, opuszczonego przez uczniów, ciągniętego przed Sanhedryn, skazanego na śmierć, pobitego i znieważonego. Usłyszymy, że Piotr skała uczniów, 3 razy się go zaprze. Usłyszymy krzyki tłumów podżeganych przez zwierzchników, proszących o uwolnienie Barabasza, a ukrzyżowanie Jezusa. Zobaczymy go wyśmianego przez żołnierzy, pokrytego purpurowym płaszczem, ukoronowanego cierniem. A następnie, a później wzdłuż drogi krzyżowej ujrzymy go także niosącego krzyż. Usłyszymy obelgi ludu i przywódców, wyśmiewających to, że jest On Jezus Królem i Synem Bożym. To jest droga Boga. To jest droga pokory. To droga Jezusa. A innej nie ma. I nie ma pokory bez upokorzenia. Przemierzając dogłębnie tę drogę, Syn Boży przyjął postać sługi. Rzeczywiście, pokora oznacza służbę. Oznacza pozostawienie miejsca dla Boga, rezygnacji z samego siebie, ogołocenia się, jak mówi Pismo. To jest największe upokorzenie. To jest wielkie upokorzenie. Istnieje inna droga, sprzeczna z drogą Jezusa Chrystusa. Światowość. Światowość oferuje nam drogę próżności, drogę pychy, drogę sukcesu. Jest inna droga. Zły duch zaproponował ją także Jezusowi podczas 40 dni na pustyni, ale Jezus ją bez wahania odrzucił. Wraz z Nim, dzięki Jego łasce, dzięki Jego pomocy, także i my możemy pokonać tę pokusę. Pychy, sukcesu, próżności, nie tylko przy specjalnych okazjach, ale w zwykłych okolicznościach życia. Pomaga nam w tym i pokrzepia przykład tak wielu mężczyzn i kobiet, którzy w ciszy i ukryciu, na co dzień,
wyrzekają się samych siebie, aby służyć innym, aby pomagać innym. Choremu krewnemu, samotnej osobie starszej czy niepełnosprawnej, bez dachu nad głową. Pomyślmy także o upokorzeniu tych, którzy ze względu na swoją postawę w jedności Ewangelii są dyskryminowani i osobiście za to płacą. Pomyślmy także o naszych braciach i siostrach, którzy cierpią prześladowanie z tego powodu, że są chrześcijanami. O współczesnych męczennikach. Jest ich tylu, jest ich tak wielu. Nie zapierają się Jezusa i godnie znoszą obelgi i zniewagi. Idą za Nim Jego drogą. Możemy mówić za prawdę o mnóstwie świadków. O mnóstwie świadków współczesnych i męczenników współczesnych. Także i my, wraz z nimi, stanowczo pójdźmy tą drogą z wielką miłością do Niego, do naszego Pana i Zbawiciela. To miłość nas będzie prowadzić i da nam siłę. A gdzie On jest, także i my będziemy. Były to słowa rozważań Ojca Świętego Franciszka. Jesteśmy zapraszani do ciszy, do medytacji, aby jeszcze raz pomyśleć o usłyszanym Słowie Bożym i o słowach rozważań, które Ojciec Święty skierował do nas wszystkich. Przypomnijmy, że trwa uroczysta liturgia niedzieli Męki Pańskiej, zwanej też Niedzielą Palmową. Ta niedziela, która skupia w sobie te dwie rzeczywistości, radosny wjazd Chrystusa do Jerozolimy, te śpiewy przepiękne, Hosanna synowi Dawidowemu, bramy podnieście swe szczyty, bo wchodzi i wkracza Król Chwały, a z drugiej strony Niedziela Męki Pańskiej i już w tym momencie rozpoczynamy ten wielki tydzień, czyli rozważanie tych największych tajemnic naszej wiary, największych tajemnic naszego zbawienia, naszego odkupienia. Wspólnie wyznajmy wiarę. Wierzę w jednego Boga. Thank you.
Drodzy bracia, mając spojrzenie utkwione w Jezusie, baranku bez skazy, z miłości do nas zabitym, przedstawmy Bogu Ojcu potrzeby Kościoła i ludzkości. Śpiewamy: Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za święty Kościół Boży. Męka Jezusa, aż po śmierć na krzyżu, da Kościołowi moc do głoszenia Ewangelii bez zastrzeżeń. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za chrześcijan prześladowanych. Niech męka Jezusa, przyjęta i przecierpiana w wolności, uczyni ich uczestnikami dzieła zbawczego. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za młodych. Niech męka Jezusa, przyjęta jako akt posłuszeństwa woli Ojca, uczyni ich serca czystymi, niepodzielnymi i wspaniałomyślnymi. Módlmy się za poszukujących prawdy. Niech męka Jezusa, przyjęta i przecierpiana z miłości, doprowadzi ich do poznania, że On jest naprawdę Synem Bożym.
Módlmy się za ubogich i cierpiących. Niech męka Jezusa, podjęta dla zbawienia człowieka, pocieszy ich i zapali w nich nadzieję. Ojcze dobroci, dobry Ojcze, w męce i śmierci Jezusa objawiłeś nam swoją miłość, a w Jego zmartwychwstaniu dajesz nam życie wieczne. Przyjmij łaskawie naszą modlitwę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Przed momentem pięknie został wyśpiewany psalm 69. Hańba złamała moje serce i sił mi zabrakło. Na współczującego czekałem, ale go nie było. I na pocieszających, lecz ich nie znalazłem.
dali mi jako pokarm truciznę, a gdy byłem spragniony, poili mnie octem. Dzisiejsza niedziela palmowa, niedziela męki pańskiej, wprowadza nas coraz bardziej w nastrój świąt paschalnych. Kościół zachęca, aby nie ograniczać się tylko do radosnego wymachywania palmami i krzyku hosanna, ale wskazuje drogę jeszcze dalszą ku Wieczernikowi, gdzie chleb z nieba stąpił. Potem wprowadza nas w ciemny ogród Getsemani, pozwala odczuć dramat Jezusa uwięzionego i opuszczonego, daje zasmakować Jego cierpienie w pretorium Piłata i odrzucenie przez człowieka. Wreszcie Kościół zachęca, aby pójść dalej, aż na sam szczyt Golgoty i wytrwać do końca. Chrześcijanin nie może obojętnie przejść wobec wiszącego na krzyżu Chrystusa. Musi zostać do końca, aż się wszystko wypełni. Musi pomóc potem zdjąć go z krzyża i mieć odwagę spojrzeć w oczy Matce trzymającej na rękach ciało Syna, by na końcu wreszcie zatoczyć ciężki kamień na grób, a potem już pozostaje tylko czekać na Wielką Noc. To właśnie nam daje Wielki Tydzień, rozpoczynający się Niedzielą Palmową. Następuje okadzenie placu świętego Piotra przez diakona. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, przez mękę swojego Syna pojednaj nas ze sobą. Nie zasługujemy na to z powodu złego życia, lecz ufamy, że Najświętsza Ofiara wyjedna nam przebaczenie u Twojego miłosierdzia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami, z Duchem Twoim. W górę serca nosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze, Wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On, wolny od grzechu, cierpiał za grzeszników i nie mając winy, przyjął niesprawiedliwy wyrok, aby odpokutować zbrodnie świata. Śmierć Chrystusa zgładziła nasze winy, a Jego zmartwychwstanie przyniosło nam zbawienie. Dlatego z wszystkimi aniołami wysławiamy Ciebie z radością wołając: Święty, święty, święty.
Padre veramente santo, a te la lode da ogni. Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Offra il tuo nome in sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo, pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. To wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony.
Ascolta la preghiera. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci, rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. I wołajmy wspólnie: Ojcze nasz, wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami i z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. I za chwilę śpiew stały, czyli Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Rozpoczyna się obrzęd Komunii Świętej. Wszyscy, którzy łączymy się duchowo w tej modlitwie, w tej najpiękniejszej modlitwie, jaką jest Msza Święta, z Ojcem Świętym, z Rzymem, z Watykanem, teraz prośmy Boga, prośmy Jezusa, aby przyszedł do naszego serca, nie w sposób sakramentalny, bo jest to teraz w tym momencie niemożliwe, ale w sposób duchowy.
Rimaniamo alcuni istanti in silenzio orante. Let us keep prayerful silence for some brief moments. Teraz jest komunikat dla wszystkich, którzy są na placu, aby w tym modlitewnym skupieniu jeszcze trwali. A my zechciejmy też wspólnie dziękować za obecność Jezusa Eucharystycznego. Dziękujemy Ci, Jezu, za to, że przez tyle wieków ofiarujesz się codziennie na ołtarzach, aby ludzie mogli mieć udział w Twojej ofierze. Dziękujemy Ci gorąco za to, że nieustannie jesteś obecny w tabernakulum tylu kościołów na świecie. Dziękujemy Ci za to, żeś nas uczynił dziećmi Kościoła katolickiego i przez to nas prowadziłeś na drogę wiecznego zbawienia. Dziękujemy Ci za to, że z tego najświętszego sakramentu spływają na ludzi niezgłębione i niewyczerpane zdroje zmiłowania oraz wszelkich łask doczesnych i wiecznych. Dziękujemy Ci za to, że w boskiej swej mądrości łaskawie zaspokajasz potrzeby nas wszystkich i umacniasz nas na drodze wiary. Widzimy cały plac świętego Piotra, pełen skupienia, pełen modlitwy, dziękczynienia za najświętszą ofiarę Jezusa Chrystusa. Módlmy się. Boże, Ty nas posiliłeś najświętszym sakramentem, a przez śmierć Twojego Syna obudziłeś w nas nadzieję życia wiecznego, w które wierzymy. Pokornie się błagamy. Spraw, abyśmy przez Jego zmartwychwstanie osiągnęli cel naszych dążeń przez Chrystusa Pana naszego. Ojciec Święty za chwilę wygłosi rozważania na modlitwę Anioł Pański. Te rozważania są dzisiaj wplecione w całą liturgię Eucharystii, w całą liturgię Niedzieli Palmowej i z małym wyprzedzeniem półgodzinnym modlitwę Anioł Pański wspólnie odmówimy, jak i usłyszymy rozważania Ojca Świętego. Na koniec tej celebracji pozdrawiam serdecznie wszystkich tutaj obecnych, w sposób szczególny młodych. Drodzy młodzi, zachęcam Was, abyście kontynuowali swoją drogę w diecezjach, a także w pielgrzymkach poprzez kontynenty, która doprowadzi Was w przyszłym roku do Krakowa, ojczyzny świętego Jana Pawła II. Inicjatora Światowych Dni Młodzieży. Temat tego wielkiego spotkania: błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią, wpisuje się dobrze w rok święty miłosierdzia. Pozwólcie wypełnić się czułością Ojca, aby szerzyć ją wokół Was. A teraz zwracamy się w modlitwie do Maryi, naszej Matki, aby pomogła nam przeżywać z wiarą Wielki Tydzień. Ona była także obecna, gdy Jezus wjeżdżał do Jerozolimy. Jezus witany przez tłum, ale jej serce, podobnie jak serce Syna, było gotowe do ofiary. Uczmy się od niej, dziewicy wiernej, iść za Panem, nawet gdy Jego droga prowadzi na krzyż.
Powierzam w stawiennictwo Maryi ofiary ostatniej katastrofy lotniczej z ostatniego wtorku, wśród których była również grupa niemieckich studentów. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Oto ja, służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. A Słowo stało się ciałem i zamieszkał między nami. Zdrowaś Maryjo. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Gentis. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy przez zwiastowanie anielskie wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez Jego mękę i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie pochwalone. Teraz i na wieki. Wspomoże mnie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Życzę wam świętego czasu, świętego tygodnia i kontemplacji męki Pana naszego Jezusa Chrystusa.
No, słyszymy teraz, pojawiły się takie inne rytmy, żywe bardzo. Przypomnijmy, że wraz z Niedzielą Palmową, z Niedzielą Męki Pańskiej, również temu wszystkiemu towarzyszy spotkanie młodzieży, Światowy Dzień Młodzieży. W tym roku jest obchodzona nawet 30. rocznica ustanowienia Światowych Dni Młodzieży oraz ogłoszenia listu Świętego Ojca Świętego Jana Pawła II do młodych całego świata. Dziś w każdej diecezji odbywa się takie spotkanie młodzieży. W każdej diecezji w Polsce również to piękne spotkanie się odbywa. W wielu diecezjach młodzi są zgromadzeni właśnie przy swoich katedrach. W niektórych też częściach kraju naszego w diecezjach są w określonych miastach diecezji, w określonych punktach diecezji młodzi się tam świętują, tam się życia, tam pytają Jezusa i tam słuchają głosu swoich pasterzy, swoich arcybiskupów, biskupów czy kardynałów. Wiemy na przykład, że w niektórych diecezjach jest ten Światowy Dzień Młodzieży poprzedzony kilkudniowymi, nazwijmy to takim skupieniem, takim rekordowym spotkaniem młodych. Tak się dzieje na przykład w Brzozowie, gdzie odbywają się młodych ludzi, no niesamowite spotkanie, także w innych diecezjach, i Tarnowska, i Krakowska, i wiele, wiele jeszcze Świdnicka. Innych. Świdnicka. To moglibyśmy wymieniać, iść od samego południa aż na samą północ, ale też na przykład w Krakowie dziś o godzinie 12:30 podczas mszy świętej w centrum Jana Pawła II w Łagiewnikach ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz ogłosi miejsca głównych spotkań Ojca Świętego z młodymi podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w roku 2016. Także też piękny moment na to, żeby ogłosić takie spotkanie, gdzie będą te główne spotkania, te główne celebracje. Już wiele, wiele osób się pyta dziś z niecierpliwością. Jeszcze mamy te kilkadziesiąt minut. Usłyszymy, gdzie one będą się odbywać. Wiadomo, cały kraj się przygotowuje na te Światowe Dni Młodzieży, które w następnym roku odbędą się. Będziemy na placu Świętego Piotra. Ojciec, ci, którzy mogą oglądać telewizję TVN, mogą zauważyć, iż Ojciec Święty po celebracji witał się z obecnymi na tejże celebracji kardynałami, biskupami i biskupami. Też przygotowany papieski może Ojciec Święty objedzie cały plac. Którzy zgromadzonymi, a wśród tych wiernych dzisiaj na modlitwie Anioł Pański pozdrowił młodzież. I ta młodzież także jest widoczna, także można ją było usłyszeć i ona też o sobie daje znak dzisiaj. No widzimy wielki entuzjazm tam wśród młodych. Były takie przebitki, które są zebrani, czy tam w Watykanie, czy też właśnie w tych poszczególnych diecezjach na całym świecie. Niesamowicie, że to się wszystko tak przyjęło i w tym momencie w Niedzielę Palmową, w Niedzielę Męki Pańskiej, w każdej diecezji młodzież zjeżdża się do określonego miejsca, aby wspólnie świętować, aby wspólnie celebrować, aby wspólnie szukać odpowiedzi na pytania, które zadają sobie często młodzi, o szczęśliwe życie, jak ten młodzieniec, który przychodzi do Chrystusa i pyta się: Mistrzu, co mam czynić, aby móc osiągnąć życie wieczne? Nauczycielu, co takiego robić? Jak żyć? Ważne pytania i myślę, że na tych wszystkich spotkaniach, które się w całym świecie odbywają, młodzi odnajdują te odpowiedzi. Ojciec Święty udaje się na plac i rozpocznie objazd tego placu, czym oczywiście wywołuje entuzjazm.
no i na pewno będzie się które przytula, które stara się otoczyć swoją opieką. Można zauważyć wiele flag, wiele napisów na placu Świętego Piotra. Ojciec Marcin wspominał o tym jednym duchu i ten jeden duch znajduje odzwierciedlenie w tych napisach, które są w różnych językach na placu Świętego Piotra. Widzimy flagi chorwackie, hiszpańskie, polskie, niemieckie, angielskie, argentyńskie. Moglibyśmy wymieniać te flagi, które są widoczne. I rosyjskie nawet. Rosyjskie też, bo jest również wielu, można powiedzieć, emigrantów, którzy pracują. Ale i na pewno są też pielgrzymi, którzy w wielkiej liczbie przybywają do Rzymu, do Włoch. Okrzyki, entuzjazm. A w tle słyszymy utwór Magnificat skomponowany przez Jana Sebastiana Bacha. Kolejne części, 12 części tego pięknego arcydzieła, można powiedzieć, muzycznego. Niesamowicie takiego pełnego ekspresji. Magnificat, uwielbię duszo moja Pana. To Jan Sebastian Bach skomponował. I ta kompozycja przyjęła się wszędzie na całym świecie i jest to jedno z najwybitniejszych jego dzieł, znane chyba na całym świecie już w tym momencie, przyjęte przez Kościół katolicki, przyjęte przez wszystkich wierzących, jako też piękne dzieło ukazujące tamten moment wyśpiewania Maryi, tego wielkiego hymnu pochwalnego Boga podczas spotkania u świętej Elżbiety. A my również, widząc te obrazy, widząc te wszystkie prezentacje z placu Świętego Piotra, nie zapominajmy, że 2 kwietnia właśnie też na tym placu została ogłoszona w 2005 roku wiadomość o odejściu do domu ojca Jana Pawła II. To jest to samo miejsce, tylko że wieczorem została ta wiadomość ogłoszona i dzisiaj przypominany był Jan Paweł II, święty Jan Paweł II wielokrotnie jako ten, który był inicjatorem tych Światowych Dni Młodzieży, ten, który młodzież gromadził, prowadził do Chrystusa i zechciejmy my, przeżywając także wielki cały tydzień, pamiętać o tym wydarzeniu, o tej rocznicy, o tym naszym wielkim rodaku i zechciejmy się wsłuchiwać i wpatrywać w jego przykład i w jego nauczanie. To jest niesamowite, że wtedy, wówczas, wtedy i dziś plac pełen ludzi, pełen też ludzi młodych, bardzo, bardzo wielu ludzi młodych zebrało się wtedy podczas śmierci Jana Pawła II, na pogrzeb Jana Pawła II. Później beatyfikacja, kanonizacja świętego Jana Pawła II i dziś, wtedy ostatnie te słowa, które zapisał Ojciec Święty na kartce, szukałem was, a teraz wy przyszliście do mnie i widzimy, że są owoce właśnie tych Światowych Dni Młodzieży, że one coraz bardziej się rozwijają. Dziś i w tym roku przyświeca hasło dla młodych na te spotkania: Błogosławieni czystego serca. Różne zjazdy młodzieży, nie tylko te dzisiejsze diecezjalne się odbywają na poziomie diecezji, ale też i wszelkie inne zjazdy młodzieży, które będą miały miejsce, między innymi pielgrzymka młodych na Jasną Górę 30 maja, na którą serdecznie oczywiście zapraszamy wszystkich młodych. Również to hasło, błogosławieni czystego serca, to pytanie, szczególnie w tym czasie, w tym świecie, przepojonym różnymi zachętami od strony świata, niekoniecznie dobrymi, wręcz deprawującymi, pytanie o czystość, jak zachować wolność w tym wszystkim, czym jest ta prawdziwa miłość. To są bardzo ważne pytania, które młodzież sobie stawia, które też, jak sobie niektórzy nie stawiają, to powinni postawić i szukać odpowiedzi, jak ten młodzieniec, który przychodzi do Chrystusa.
Również ciekawą sprawą jest to, że w Polsce Niedziela Palmowa nosiła także nazwę Niedzieli Kwietniej, bo zwykle właśnie przypada to w czasie, gdy pokazują się pierwsze kwiaty. A w Niedzielę Palmową po sumie odbywały się w kościołach przedstawienia pasyjne, a za czasów króla Zygmunta III istniały zrzeszenia aktorów, amatorów, którzy w roli Chrystusa, Kajfasza, Piłata, Judasza i innych jeszcze chodzili po miastach i wioskach i odtwarzali misterium męki pańskiej. Też warto przypomnieć, czy zaznaczyć, że zwyczaj święcenia palm pojawił się w kościele w XI wieku. Palmy w Polsce często są ukazywane jako te gałązki, takie bardziej z wierzby. Jako w ten sposób wyglądają u nas palmy. Widzieliśmy tutaj w Rzymie, no są to prawdziwe liście palmy, prawdziwe gałązki prawdziwej palmy. Natomiast u nas, no tak jak Pan Bóg dał nam w tym terenie mieszkać, żyć, no to są używane te gałązki z wierzby i różnie wytykano także palmy na pola później po takim poświęceniu, bowiem wierzono, że Pan Bóg strzeże zasiewów i plonów przed gradem, przed suszą, przed miernym deszczem. Też wsadzano palmy i zatyka się dalej na krzyż, obrazy, jako symbol tego, że Pan Bóg jest tym, który strzeże, tym, który jest opiekunem domu. Na próżno się ci dom, bowiem Pan jest opiekunem, Pan jest tym, który strzeże, bo On jest tym, który jest Zbawicielem. W tle dalej słyszymy następną część Magnificat Omnes Generationes w kompozycji Jana Sebastiana Bacha. Przypomnijmy również, że Ojciec Święty do młodzieży, Ojciec Święty Franciszek, skierował także specjalne orędzie i w tym orędziu także wszystkich ich zachęcał do tego, aby jako Bóg, który mężczyzny i kobiety, to niepohamowane pragnienie szczęścia i spełnienia. Czy nie czujecie, pytał Ojciec Święty, że wasze serca są niespokojne i zawsze szukają dobra, które mogłoby ugasić ich pragnienie nieskończoności? Mając przed sobą te piękne obrazki spotkania Ojca Świętego Radio Maryja i dzięki. Przede wszystkim z udziałem Ojca Świętego Franciszka i pod jego przewodnictwem, więc już teraz serdecznie zapraszamy. Tymczasem żegnamy się z Państwem, dziękując za wspólną modlitwę. Niech będzie Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica. Teraz i zawsze żegnają się z Państwem Ojciec Marcin Krupa i Ojciec Marian Sojka.